Jacku! Jacku! Jacek! Gdzież ty się znowu schował? Jacek! Pracuję, Marysiu, pracuję! Pracuję, pracuję! Pewnie znowu jakiś straszydło malujesz. Jacek, chodź tutaj! Sprawa jest pilna! Właśnie, Myszko, sprawa jest pilna. Ja to muszę dzisiaj skończyć. Jacek! Jacek! To ważne dla mnie! Tak, jestem. Słucham cię, Myszko. Czy mógłbyś to, no, to co trzymasz w ręku? Paletę? No, paletę. Czy mógłbyś tę paletę zostawić tam, przy sztaludze? Ależ, Myszko, ja pracuję. Widzisz, farby mam przygotowane. Jacek, o Boże, Jacek! Tak, już zostawiam. Dobiegł końca zjawiskowy projekt edukacyjny o Jacku Malczewskim, wybitnym polskim malarzu, jednym z przedstawicieli symbolizmu przełomu XIX i XX wieku. We wtorek 1 października w sali imienia Spytka Jordana w Zakliczyńskim Ratuszu odbyła się gala finałowa projektu Malczewski na nowo w Zakliczynie, realizowanego przez Stowarzyszenie Klucz. Salę wypełnili licznie przybyli nauczyciele i uczniowie ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z Małopolski, uczestnicy okolicznościowego konkursu plastycznego. Obecni byli m.in. wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Tarnowskiego Irena Kusion, radny Rady Powiatu Tarnowskiego Józef Gwiszcz, przewodnicząca Rady Zakliczyna Ewa Bardon, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia księdza profesora Józefa Tischnera w Domosławicach Kazimierz Wojnicki oraz patron wydarzenia, burmistrz miasta i gminy Zakliczyn Dawid Chrobak. Oczywiście z gminą Zakliczyn, z Lusławicami, z samym Zakliczynem, Harzewicami i też Domosławicami w gminie Człów związany jest wybitny przedstawiciel symbolizmu Młodej Polski, Jacek Malczewski. Właśnie Jacek Malczewski w latach 20. XX wieku tutaj przebywał, mieszkał we dworze w Lusławicach, tutaj tworzył. Dzisiaj właśnie w ten sposób, tworząc dzisiejsze wydarzenie, finał projektu Malczewski na nowo w Zakliczynie, w jaki sposób oddaliśmy hołd wybitnemu artyście, patriocie Jackowi Malczewskiemu właśnie w 170. rocznicę urodzin i 95. rocznicę śmierci. Tak jak wspomniałem, związki Jacka Malczewskiego i jego rodziny ziemią zakliczyńską są tutaj bardzo bliskie, bardzo właśnie w swojej twórczości, w swoich obrazach pokazywał właśnie ziemię zakliczyńską. Był związany tutaj z wieloma osobami, właśnie między innymi z hrabią Lanskorońskim, ale też z wieloma osobami tutaj na terenie Lusławic i sąsiednich miejscowości. I co bardzo ważne, właśnie dzisiaj podsumowując ten dzisiejszy projekt, finał tego projektu, mieliśmy wspaniały wykład pani Katarzyny Posiadały z Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, która właśnie pokazała związki Jacka Malczewskiego z ziemią zakliczyńską o kilku faktach. Osobiście nie wiedziałem, mimo tego, że interesuje się tutaj lokalną historią i mam też przekaz bezpośredni od osób, które właśnie, których rodzice czy dziadkowie mieli jeszcze kontakt z samym mistrzem Jackiem Malczewskim. Prowadzona przez dyrektora Zakliczyńskiego Centrum Kultury gala rozpoczęła się od wykładu popularyzatorki twórczości Jacka Malczewskiego i przyjaciółki rodziny potomków wielkiego artysty oraz wieloletniej kustosz Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu Katarzyny Posiadały. Mogliśmy usłyszeć m.in. o związkach Jacka Malczewskiego z ziemią zakliczyńską, a w szczególności z Lusławicami, Harzewicami i Zakliczynem. Wykład ilustrowany był pracami artysty oraz unikalnymi fotografiami Jacka Malczewskiego w otoczeniu dworu lusławickiego. Po wykładzie nastąpiła ceremonia ogłoszenia wyników konkursu plastycznego i wręczenia nagród dla laureatów. Komisja w składzie Patrycja Zelek, Grażyna Grobelna przybyło i Stanisław Kusiak ocenić musiała ponad 40 prac w takich kategoriach jak inspiracja pracami Jacka Malczewskiego przedstawiającymi postać pastuszka, inspiracja dowolną pracą Jacka Malczewskiego i inspiracja autoportretem Jacka Malczewskiego.
punktem finałowym gali była premiera spektaklu teatralnego Malczewski, jakiego nie znacie, według scenariusza Kazimierza Dudzika w reżyserii Haliny Machel. Ale widzisz, jakie tutaj widoki piękne mamy, Marysiu, Dunajec, góry, pola, płany zbóż. O, i z tych pól i zbóż to te twoje myszy pchają się do domu. No tak, no taka natura żywa. No jaka natura męża jest, ja pytam. No jaka? Głową rodziny ma być, zarabiać ma pieniądze, rodzinę ma utrzymać. Widzieliśmy przed chwilą piękną miniaturkę z życia codziennego, uczłowieczającą niejako Jacka Malczewskiego, pokazującą jego osobę jako po prostu człowieka funkcjonującego w życiu rodzinnym, zakręconego, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, sztuką. Taki klucz przyjęliście, jak rozumiem, ty przyjąłeś, tworząc ten spektakl. Oj, Mirku, Mirku, mówi do mnie jak twórca teatralny, ja o tym wiem, że maczasz palce w tym. Natomiast zasadą tego spektaklu, sam tytuł mówi, Malczewski, jakiego nie znacie. No miał rodzinę, ale był artystą. Artysta zawsze ma głowę w chmurach i przede wszystkim to jest sztuka. No i zazwyczaj na tym cierpi rodzina. Ja mam świadomość jako autor scenariusza tej miniatury teatralnej, że nieco postaci zostały przerysowane, ale to też chodziło o to, żeby pokazać, że nie tylko teraz, ale i po śmierci Malczewski jest gdzie indziej, a cała rodzina gdzie indziej. Czyli mówiąc konkretnie, on leży na skałce, a żona, córka i wnuczka, której był ojcem chrzestnym, na cmentarzu w Domosławicach. Oczywiście Malczewski na scenie, czyli Andrzej, bardziej się przywiązał do Harzewic niż do Domosławic, ale można mu to wybaczyć, ponieważ to jest po sąsiedzku. No, on, mimo że artysta wielkiej klasy, to w Harzewicach ani w Lusławicach nie tworzył. Tworzy gdzie indziej, na przykład w Rudzie Kameralnej. Generalnie ten spektakl był zwieńczeniem projektu Malczewski na nowo w Zakliczynie. Z programu Postaw na edukację, był to program województwa małopolskiego. Stamtąd otrzymaliśmy środki, dorzucił nieco burmistrz miasta i gminy Zakliczyn. No a realizatorem tego projektu było Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn Klucz. No i oczywiście stowarzyszenie było wspierane przez zespół pracowniczy Zakliczyńskiego Centrum Kultury. W spektaklu w roli Jacka Malczewskiego wystąpił Andrzej Król, aktor teatru Nie Teraz, w roli Marii Malczewskiej Elżbieta Sikorska, w roli córki Jacka Malczewskiego Weronika Malisz, w roli Rafała Malczewskiego Adam Gaura, w roli Józefy Budzyn Anna Rodzin oraz w rolach uczennic szkółki Jacka Malczewskiego Julia Gołąb i Kornelia Bosowska, wszyscy z teatru Scena Jordana. Tak dobiegł końca projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach programu Postaw na edukację, a współfinansowany z środków budżetu gminy Zakliczyn. Tymczasem zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy samej twórczości Jacka Malczewskiego, korzystając z obecności historyk sztuki pani Katarzyny Posiadały. Malczewski znany, ale chyba niedoceniany, choć akurat z mojej strony największym wzięciem się cieszą te obrazy, które traktują o polskości, o naszych być może nawet przywarach narodowych związanych z tą tęsknotą do wolności i tymi zrywami. No tak, Malczewski był wielkim patriotą. Wychowywał się w domu, gdzie przywiązanie do tradycji, do kultury, do poezji romantycznej było bardzo ważne. Jego pierwsze cykle, właśnie te cykle sybirackie, jakby ilustrują to, co przeszła Polska, polską niewolę. I Malczewski zawsze myślał w ten sposób, że tu jest Polska, prawda? No bo żył też szczęśliwie w czasach
wolności po 1918 roku. Zmarzewski zmarł w 1929 roku, także szczęśliwie dożył odzyskania niepodległości. Był honorowany, doceniany, odznaczany przez ówczesne władze, ale miał też taką świadomość, że społeczeństwo polskie jest po prostu jakieś zniewolone, no bo tak było. Tak było, no Polska jako państwo nie istniało wtedy przez większość jego życia. Jego dzieciństwo upływało podczas w zasadzie niewoli, bo on urodził się w Radomiu 14 lipca 1854 roku, więc urodził się pod zaborem rosyjskim, gdzie zniewolenie społeczeństwa było szczególnie dotkliwe. Będąc profesorem, mówił o tym, że malujcie tak, żeby Polskę zbawić. Tak mówił do swoich studentów. To był naprawdę wielki patriota. I miał, tak jak powiedziałem, taką świadomość, że część Polski jest na Syberii. I stąd ta jego stała obecność losów Polaków na Syberii w jego wczesnej twórczości. Później oczywiście zmienił swoje jakby priorytety. Malował, coraz częściej malował obrazy inspirowane Starym i Nowym Testamentem, ale także mitologią grecką, antykiem, ale wie pan, ja mam taką świadomość, że Malczewski, aczkolwiek bardzo ceniony i wielokrotnie opracowywany, przecież jest bardzo dużo albumów, publikacji poświęconych Jackowi Malczewskiemu, bardzo dużo jego wystaw, przecież jego wielkie wystawy były jeszcze za jego życia. On miał w 1925 roku taką wielką wystawę, która była prezentowana w Krakowie, we Lwowie, w Poznaniu, także w tych wielkich polskich muzeach, ale Malczewski zasługuje absolutnie na sławę nie tylko europejską, nie tylko polską, na sławę europejską. Kiedyś wybitna znawczyni twórczości Jacka Malczewskiego, Agnieszka Ławniczakowa, zrobiła dużą wystawę twórczości Malczewskiego w Niemczech, w Kilonii i w Stuttgarcie. I recenzje z tej wystawy były niezwykłe zupełnie. I pisali to recenzenci niemieccy i szwajcarscy. Oni znakomicie odczytali właśnie symbolikę obrazów Malczewskiego. Dla nich było to bardzo przekonujące. Oni mieli tę wielką tradycję symbolizmu w postaci Korinta, Böcklina. I właśnie ci recenzenci pisali, że jest to twórczość rangi Van Gogha, Gogena, że jest ciekawszy od Liebermana, bogatszy od Korinta. A to są artyści, którzy są sławni na całym świecie. Ci, o którym mówię w tej chwili. A Malczewski jest ciągle naszym polskim wybitnym artystą. Dla mnie on jest artystą najwybitniejszym. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że był najbardziej twórczy. Stworzył to znaczy no jego dorobek to są tysiące obrazów, ale też stworzył malarstwo niesamowicie samodzielne, bogate bardzo ikonograficznie. Poza tym warsztatowo znakomite. No był głównie portrecistą, prawda? Nie jest gardził wręcz martwą naturą. Malował też piękne pejzaże. I to jest ciekawe, że on portrety malował z modela. On zawsze miał modela. Bardzo często to była jego rodzina, to byli jego przyjaciele, ale także zatrudniał modelki, którym płacił za pozowanie do tych wszystkich scen symbolicznych. A pejzaże malował na końcu. I o tym pisze jego syn we wspomnieniach o ojcu, że pejzaż bardzo często jest to pejzaż okolic Radomia, Wielgiego, Gardzienic, tam gdzie spędził dzieciństwo, gdzie spędził młodość i że właśnie
ten późniejszy czas jakby go zdystansował od jakichś takich szczegółów, że te jego pejzaże to jest taka esencja pejzażu polskiego. Także i on nawet w pejzażu przywiązywał ogrom, to znaczy jakby nawet w pejzażu pokazywał to ogromne przywiązanie do swojej ojczyzny. To był, on był może bardziej patriotycznym artystą jak Matejko, który malował przecież dzieje Polski, ale Malczewski dla mnie jest malarzem naprawdę klasy światowej. Naprawdę klasy światowej. I ja mam taką tak jestem gdzieś głęboko przekonana, że on jeszcze tą sławę ma przed sobą. Bo tak jak mówię, no jest artystą szalenie inspirującym. No teraz jakieś wspaniałe, jakby taki spektakl wizualny stworzył Lech Majewski. Pisał o twórczości piękne piosenki Jacek Kaczmarski. Piękne wiersze Jan Lechoń. Także on nie tylko inspirował swoich uczniów, malarzy, ale także inspirował, tak jak powiedziałam, poetów. No nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć, żeby jakby przekonać, że to jest, że my mamy ciągle do odkrycia wielką twórczość Malczewskiego, dlatego że ona jest wieloaspektowa. My pokazujemy jakby pewne fragmenty, bo to jest niemożliwe, żeby zrobić jakąś wystawę, na której byłaby pokazana jego twórczość. No, wystawę monograficzną, gdzie się pokazuje prawie wszystkie obrazy Jacka Malczewskiego. To jest niemożliwe. On jest malarzem nierównym. On ma wybitne obrazy i ma takie obrazy słabsze, ale to jest charakterystyczne dla każdego artysty. A ja, drodzy Państwo, chciałbym zarekomendować mój ulubiony obraz, moje ulubione dzieło Malczewskiego. Zobaczcie sobie Państwo Melancholię. Można ją próbować odczytać na różne sposoby, ale dla mnie to jest taka trochę Polska w pigułce i taka niemożność do wyrwania się nie tyle ku wolności, co z własnych pewnych takich uwarunkowań. Jeżeli można powiedzieć, że każdy naród ma swoją duszę, która jest jego skarbem, a czasami też i piętą achillesową, to takie skojarzenia się nasuwają, kiedy się patrzy na Melancholię.